Mamy już telefoniczne połączenie z Jurkiem Tomaszczykiem. Witaj, Jurku. Witam cię, Karolu. Kierowcą, który już przejechał rajd w nowym dla siebie samochodzie, pamiętam jak rozmawialiśmy ostatnio, były pewne przymiarki, jeszcze nie wiadomo było, czy to się uda, czy to się nie uda. Pewne porównania do twojej poprzedniej rajdówki były jeszcze trudne, a teraz możesz powiedzieć, że już po przejechaniu wielu kilometrów Fordem Fiestą R2, jaki ten samochód jest i być może od takiego porównania powinniśmy zacząć, a na początku jeszcze gratulacje, że udało się wszystkie rzeczy tak pozapinać, że takim samochodem w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski możesz startować. No dziękuję, cieszę się niezmiernie. Powiem tak, no tak, przewidywałem, no jest to zupełnie inny samochód niż moja dotychczasowa Honda. Inny pod każdym kątem, pod każdym względem myślę lepszy, ale przede wszystkim inny. I do tego trzeba się niestety przyzwyczaić, że ten samochód inaczej reaguje na niektóre komendy i po prostu no potrafi czasem nawet zaskakiwać. Ale myślę, że tutaj kolejne kilometry osoby powinny mi w tym pomóc, żeby z tym samochodem się bardziej zaznajomić. Rajdermod pokazał, że potrafiłem już tym samochodem mimo niewielkiego wyjeżdżenia nawiązać walkę z rywalami i myślę, że jest to dobry wyznacznik na przyszłość, to znaczy, że będziemy w stanie również podejmować walkę na kolejnych eliminacjach. Mhm. Właśnie dlaczego Ford Fiesta, powiedz, czy to była jedyna opcja, że tak powiem, rozwoju, przeskoczenia z rajdowego Pucharu Polski do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, jedyna sensowna opcja dla takiego kierowcy jak ty, czy też rozważałeś inne warianty startów właśnie w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski? Szczerze mówiąc, w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski tylko i wyłącznie rozważałem starty Fordem Fiesta, ponieważ no, jest to samochód przede wszystkim świeży, jest to nowy cykl, nowi ludzie. No i przede wszystkim ten samochód daje bardzo, bardzo wiele, bardzo, bardzo duże możliwości dla powiedzmy początkującego, a nawet bardziej zaawansowanego zawodnika za stosunkowo jakieś rozsądne pieniądze i takie realne pieniądze na poziomie już klasy R2, prawda? Mhm. Także generalnie jest to najtańsze auto na dzień dzisiejszy, które jest przy tym naprawdę bardzo świeże. I może walczyć, mimo że nie jest może to konstrukcja na tyle mocna i rozwinięta jak Citroen C2, R2, ale jest na pewno bardziej zaawansowany zawieszeniowo i mimo tego, że ma słabszy motor, jest w stanie w jakiś sposób walczyć, tym bardziej na mokrej nawierzchni, na suchej może niekoniecznie, ale przede wszystkim jest to samochód pucharowy i w ten sposób trzeba go postrzegać, czyli nie samochód do walki w ośce mistrzostwa Polski, a samochód, który jest bliźniaczo podobny do wszystkich innych Fordów, które biorą udział w rozgrywkach Forda Fiesty i po prostu jest to ściganie między zawodnikami na podobnych warunkach. No właśnie, Castrol Edge Fiesta Trophy to nowa sprawa, nowy program, jeżeli chodzi o rajdowy samochodowy mistrzostwa Polski, ruszył właśnie w sezonie 2012. Opowiedz coś o tym programie jako kierowca, który ma okazję, który ma szansę startować jednym właśnie z samochodów, bliźniaczych samochodów w tym cyklu. Powiedz coś o tym cyklu i jego organizacji. Ja powiem szczerze, przewidywałem, że ten cykl będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ale powiem szczerze, że zaskoczył mnie na naprawdę bardzo, bardzo duży plus, ponieważ aktualnie podejrzewam jest to najbardziej medialny cykl w rajdowym mistrzostwa Polski od naprawdę wielu, wielu lat. Czegoś takiego jeszcze nie było, czegoś tak bardzo rozwiniętego, tak mocno nadmuchanego medialnie. I to jest największy plus, myślę, tego przedsięwzięcia. To, że jest to tak bardzo kolorowe przedsięwzięcie, które naprawdę jest dopracowane w każdym detalu i to gwarantuje dobrą jakość przede wszystkim tych rozgrywek, prawda? Także powiem szczerze, że ten cykl jest to super alternatywa dla każdego zawodnika, który chciałby przejść z Pucharu Polski do Mistrzostw Polski, by móc naprawdę zabłysnąć swoim talentem, móc się rozwijać. I przede wszystkim później dalej próbować gdzieś wyżej mierzyć, prawda, w mistrzostwach Polski. I ta szansa na to, żeby nauczyć się działania, nie tylko samochodu, ale także działania, no myślę, bardzo profesjonalnego zespołu, także mechaników, którzy no, reagują na pewne rzeczy związane z ustawieniami chociażby samochodu. Można podpatrzeć wiele od strony kibica, ale także od strony zawodnika. Myślę, że jest to, czy są to lekcje, poszczególne rajdy, czy poszczególne odcinki specjalne są to lekcje, no po prostu niesamowite. Oczywiście, zgadzam się z tym w 100%. Powiedz, kto zajmuje się obsługą twojego samochodu, jak to wygląda w tym pucharze, czy masz swoich mechaników, czy też mechanicy są przydzieleni gdzieś odgórnie?
Powiem tak, samochód pochodzi ze stajni G4. Jest to samochód, który wynajmujemy na poszczególne eliminacje. Z tym, że obsługą zajmujemy się w własnym zakresie. Stworzyliśmy nowy zespół, zespół oparty o ludzi, którzy na co dzień współpracują z M-Sportem i z Akademią WRC, więc są to osoby, które serwisują Fordy Fiesta w ramach Mistrzostw Świata. I lepiej się nie dało, tak możemy powiedzieć, prawda? Można tak powiedzieć, dokładnie tak. Od początku starałem się tutaj postawić na zawodowców i to procentuje, ponieważ są to naprawdę bardzo kompetentne osoby, którym wiele zawdzięczam już po tym pierwszym starcie, gdzie mieliśmy masę pracy po wydarzeniach z pierwszego dnia rajdu, gdzie mieliśmy stłuczkę. Trzeba było ten samochód naprawdę w krótkim czasie doprowadzić do stanu używalności i naprawdę te osoby spisały się na medal, także tutaj bardzo dziękuję swoim mechanikom, których również bardzo serdecznie pozdrawiam. Są teraz akurat na eliminacji Mistrzostw Świata w Grecji, więc na pewno są w tym momencie bardzo zajęci. Niemniej jednak już niebawem wracają do kraju, no i za tydzień pojawimy się w pełnym składzie na rajdzie karkonoskim. Rajd karkonoski zbliża się bardzo, bardzo szybko, ale wróćmy jeszcze do rajdu świdnickiego, do 40. rajdu świdnickiego. Wspomniałeś o tym, że coś się działo pierwszego dnia i jak to się stało, że znaleźliście się w tym miejscu, w tej rzeczce, w której znalazły się także dwie inne fiesty. Jak do tego doszło? Czy ten zakręt był źle opisany, czy ten zakręt rzeczywiście był tak zdradliwy, że trudno go było opisać na zapoznaniu tak, jak opisać się go powinno? Powiem szczerze, że do tego zdarzenia naprawdę przyczyniło się bardzo, bardzo wiele elementów. Zakręt był bardzo śliski, to na pewno. Nie był do końca precyzyjnie przeze mnie opisany na zapoznaniu z trasą i już na pierwszym przejeździe tego zakrętu no było ciut za szybko. Jednakże podczas pokonywania tego zakrętu na drugiej pętli zauważyłem już przed zakrętem jednego z zawodników w barwach Castrola, co zapowiadało, że no jest tam jakieś nieciekawe wydarzenie w tym miejscu. I troszeczkę się zdekoncentrowałem, nie pokonałem tego zakrętu na pierwszym biegu, a na drugim biegu po prostu nie zredukowałem odpowiednio prędkości przed tym zakrętem, no i później w efekcie niestety na tym nie było czym wyciągać może. Tak, w fragmencie. Po prostu zabrakło miejsca, żeby zrobić cokolwiek, ponieważ było bardzo, bardzo wąsko i bardzo ślisko. No i przede wszystkim, gdy zauważyłem, że już jedna z fiest jest zaparkowana w taki sposób, że wręcz wystaje na drogę, no to próbowałem tak naprawdę ją ominąć i tutaj już nie było możliwości na jakikolwiek rachunek, tylko tak zwane szukanie miejsca. Tak się zdarzyło, że niestety jeszcze głębiej leżało Subaru Impreza i na tym Subaru wylądowaliśmy. No cóż, no takie sytuacje się zdarzają, prawda? Z takich sytuacji trzeba wyciągać wnioski i myślę, że mam nadzieję, że nieprędko taka sytuacja się powtórzy, o ile w ogóle się powtórzy. Miejmy nadzieję, że nie. Czasami takie frycowe trzeba zapłacić podczas, zwłaszcza dokładnie pierwszego tak, startu. Dokładnie tak. Początki zawsze są trudne. Dla mnie to był wyjątkowo trudny start, ponieważ raz, że mieliśmy może i nawet jakąś presję w wyniku, aczkolwiek na mnie nie robiło to żadnego wrażenia, ale sporo osób wiązało z nami dość duże nadzieje podczas tego pierwszego startu. Nie było też łatwo od innej strony, ponieważ no już od pierwszego odcinka jakieś takie drobne techniczne problemy nas trapiły. Zaparowana przednia szyba, która praktycznie przez kilka pierwszych kilometrów utrudnia widoczność, no sprawiła, że ten odcinek był jechany bardzo, bardzo nierówno. Było bardzo dużo brudu, bardzo dużo wody, bo to był odcinek mocno zabrudzony. Do tego wyprzedzaliśmy jeszcze jedną z poprzedzających załóg na tym odcinku, no i to spowodowało dość dużą stratę po pierwszym odcinku. Na drugim odcinku zanotowaliśmy pierwszy czas w trasie, co już dobrze wróżyło. Na trzecim odcinku bodajże drugi czas, więc cały czas był tutaj pewien progres i na tyle duży w zasadzie, że zbliżyliśmy się już bardzo, bardzo, bardzo niewielką różnicą do drugiego w klasie Jaroszewicza. Także postanowiliśmy, że no trzeba troszkę zaatakować, trzeba pojechać nieco szybciej, a warunki na drugiej pętli były zdecydowanie lepsze niż na pierwszej, więc można było sobie pozwolić na pewien atak. No ale tak się zdarza, że w takich właśnie pojedynczych miejscach przesądza się cały rajd, więc takie sytuacje się zdarzają jak najbardziej. A wracając właśnie do tego pojedynczego miejsca, to już ostatnie pytanie i przestajemy to męczyć i wtedy przestajemy mówić o przeszłości. Czy z takiej czysto ludzkiego punktu widzenia nie czujesz się, no być może nieco lepiej, że to nie tylko ty popełniłeś błąd na tym zakręcie, że tam znaleźli się też swoi koledzy, którzy popełnili ten sam błąd, powiedzmy, że no być może również, nie wiem, za szybko najechali ten zakręt, że to nie tylko ty z tego zespołu taki błąd popełniłeś i czy z tego względu nie jest tak, no nieco lżej być może? Możliwe, że jest nieco lżej, aczkolwiek no nie jest to dla mnie żadne wytłumaczenie tak naprawdę.
Takie miejsca się zdarzają, tak jak mówiłem już wcześniej, niejednokrotnie wypadałem również z trasy na innych rajdach w miejscach, gdzie no nie było wcześniej nikogo, prawda? W miejscach zupełnie niedostępnych, można powiedzieć. Więc tak naprawdę tutaj nie ma żadnej reguły i to nie jest jakieś wytłumaczenie dla mnie. Ja muszę po prostu jak najszybciej o tym zapomnieć, ale wcześniej wyciągnąć z tego wnioski i zdecydowanie bardziej przyłożyć się do kolejnego startu, biorąc pod uwagę to, że ten samochód zachowuje się nieco inaczej niż dotychczasowa rajdówka i potrafi zaskakiwać właśnie w takich momentach. A twój ulubiony rajd to, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski? Ja myślę, że dotychczas najbardziej właśnie ceniłem rajd karkonoski, dlatego spore tutaj nadzieje wiążę z tym rajdem. No i na tym rajdzie, no zresztą nie tylko na tym rajdzie, ale okazywałeś się kierowcą niesamowicie szybkim, myślę, więc w tym roku powinno być ciekawie. Myślę, że będzie ciekawie, tym bardziej ciekawie, że od rajdu karkonoskiego dołączają do naszej rozgrywek jeszcze dwie załogi, bracia Niwet, więc będzie prawdopodobnie 9 załóg na starcie, a to już jest naprawdę spora konkurencja. Spora konkurencja i taki puchar, którego no, od lat w Polsce nie było, jeżeli chodzi o liczebność, a to bardzo dobrze wróży i pomimo tego, że czasami, jeżeli chodzi o listę zgłoszeń do tych samochodów, w Mistrzostwach Polski za wiele nie jest, to na tym rajdzie i na kolejnych rajdach, no dzięki Fiestom również myślę, że po prostu będzie nieco bardziej kolorowo, nieco bardziej ciekawie. Dokładnie tak, miejmy taką nadzieję. Zmiany na twoim prawym fotelu nastąpiły także przed tym sezonem. Powiedz, jak ci się jeździ z nowym pilotem? No i być może dlaczego te zmiany zaszły? Zgadza się, takie zmiany nastąpiły. Powiem szczerze, że tutaj nie ma konkretnej przyczyny, dla której taki stan rzeczy, powiedzmy, nastał. Tego nie ma sensu już komentować. Ważne jest to, że zmiany przyniosły coś nowego i to jest dla mnie bardzo istotne, że tutaj do naszej współpracy, do mojej w zasadzie współpracy z pilotem, z osobą pilota weszły nowe elementy i przede wszystkim to, że w bardzo krótkim czasie byliśmy w stanie się zgrać jako załoga. Tutaj naprawdę było to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, ponieważ obawiałem się, że no, te pierwsze odcinki nie będą łatwe, a tymczasem okazało się, że już na Super OS-ie w zasadzie współpracuje się nam tak, jakbyśmy jeździli już ze sobą od lat, więc to jest naprawdę spory plus. Pracujemy nad kolejnymi elementami, które mogą pozwolić nam jeździć jeszcze szybciej i myślę, że jeżeli będziemy rozwijać się w takim tempie jak aktualnie, to te czasy również będą coraz lepsze. To bardzo ważne, żeby rozwijać się w dobrym tempie i żeby w ogóle się rozwijać, bo to jest coś szczególnie dla kierowcy rajdowego, no również tak młodego jak ty, bardzo ważne, ponieważ no, taki puchar może się okazać świetnym gruntem do tego, żeby w rajdowych mistrzostwach Polski startować czymś innym w przyszłości, startować innym samochodem, a samochód twoich marzeń na dzień dzisiejszy to... Oj, dużo by mówić. Szczerze mówiąc, nie zastanawiam się nad tym. Na razie jestem na etapie Forda Fiesty. Jest to dla mnie jeszcze samochód zagadka, można powiedzieć, który naprawdę jeszcze sporo tajemnic skrywa i naprawdę długa jeszcze droga przede mną, zanim opanuję go w takim stopniu jak dotychczasowy samochód, w którym można było tak naprawdę podążać nawet w 100%, a nawet w 110% niejednokrotnie. Tym samochodem można jeździć znacznie szybciej, znacznie większe daje możliwości, więc mam nadzieję, że z biegiem czasu coraz więcej tych możliwości będę w stanie wykorzystać. Mówisz tutaj o samochodzie Ford Fiesta, oczywiście R2. Na pytanie od słuchacza, który wiernie słucha naszej audycji również, czy nie żal ci Hondy? Tak zwyczajnie, czy nie żal ci Hondy i startów? Nie żal mi Hondy. Oczywiście zawsze żal, ponieważ z takim samochodem łączą się fajne wspomnienia i pozostaje duży sentyment. No, ale tak się składa, że Honda przez dwa tygodnie temu znalazła nowego nabywcę. Więc mam nadzieję, że już niebawem pojawi się na trasach czy to rajdowego Pucharu Polski, czy też trzeciej ligi. I w dalszym ciągu będzie tak dobrze służyła nowemu kierowcy, jakim nie służyła przez ostatnie 3 lata. Miejmy taką nadzieję. A być może za kilka lat Jurek Tomaszczyk, startując przed którymś z rajdów do Mistrzostw Polski zupełnie innym samochodem, być może walcząc o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, będzie się pytał, czy któryś z kibiców wie, gdzie ta Honda jest, bo chciałby się ją na przykład odkupić. Niewykluczone. Pamiętam taką sytuację z Kajetanem Kajetanowiczem przed 40. rajdem świdnickim, kiedy to zwrócił się z takim apelem do kibiców, do mieszkańców Świdnicy. Poszukuję tego auta, poszukuję swojego pierwszego maluszka, którym startował. Jeżeli ktoś cokolwiek wie o tym aucie, no to Kajetanowicz bardzo chętnie takie informacje by pozyskał i zapewne no, taki samochód chętnie by nabył. Tak, zdecydowanie.
popieram inicjatywę, bo jest to super sprawa, znaleźć ten swój też samochód po tylu latach. Ja wiem też z innych źródeł, że mój pierwszy mały Fiat, którym startowałem później w Pucharze Polski, przebywa gdzieś w okolicach Poznania, także też jestem ciekaw, co się z tym samochodem dzieje aktualnie. Jurku, bardzo dziękuję Ci. W wyścigach. Jurku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to, że przyjąłeś zaproszenie do odcinka specjalnego. Pozostajemy w kontakcie i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie podczas tego sezonu będziemy rozmawiać z Tobą. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Karolu, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.